powiecie kłodzkim od blisko 2 lat prowadzone są różnego rodzaju działania związane z budową systemu pomocy osobom bezrobotnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym. Głównym inicjatorem tych działań jest wicestarosta powiatu kłodzkiego Adam Łącki. Powszechnie wiadomo, że takie prawdziwe, duże miejsca pracy nowe to tworzą inwestycje i tu w tym zakresie działamy w powiecie bardzo intensywnie, szczególnie ostatnio. Natomiast trzeba ratować się, jeżeli chodzi o bezrobocie i zagrożenie dla tych osób, którym grozi wykluczenie społeczne, trzeba ratować się innymi formami. I tutaj są rozwiązania na przykład w zakresie ekonomii społecznej, tak zwanej integracji społecznej, przedsiębiorczości społecznej. Są to rozwiązania, dzięki którym możemy łagodzić to bezrobocie i tworzyć miejsca pracy dla osób bezrobotnych czy zagrożonych wykluczeniem społecznym. W powiecie kłodzkim jest blisko 25% bezrobocie. Szacuje się, że jest ono 2 razy większe niż średnia wojewódzka czy krajowa. Chcąc w jakiś sposób zahamować to bezrobocie, na terenie powiatu kłodzkiego działają 4 organizacje. Jest to spółdzielnia socjalna na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka w Wilkanowie oraz Centra Integracji Społecznej działające w Bystrzycy Kłodzkiej, Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój w Krosnowicach i powstałego niedawno przy Ośrodku Pomocy Społecznej przy gminie Kłodzko. Osoby wykluczone w pewnym momencie są zreintegrowane z takim społeczeństwem, mówiąc pokrótce. Nie korzystają z kultury, nie są w żaden sposób na rynku pracy. Na ogół są to osoby zasiedziałe w domu, często uzależnione. Grono z nich miało jakieś tam przejścia związane z zakładami karnymi, więc generalnie te osoby się izolują od społeczeństwa. I jakby Centrum Integracji ma za zadanie zreintegrować je od początku, czyli tak można wdrożyć w życie społeczne i działamy na polach zawodowych i społecznym. Mamy nadzieję, że docelowo tych centrów integracji społecznej, czyli miejsc, w których pomoc znaleźć może właśnie ta określona wcześniej grupa ludzi, będzie w powiecie znacznie więcej. Nabór do centrum prowadzą ośrodki pomocy społecznej, bowiem one mają bardzo dobre rozeznanie, które osoby wymagają rzeczywiście tego typu formy wsparcia i którym osobom właśnie taki program działania centrum można zaproponować. Na przykład takiej osobie jak pan Tomasz z Marcinowa, który jest osobą bezrobotną i zagrożoną wykluczeniem społecznym, a takich osób jest wiele na terenie Kłodzka. Bezdomny z Kłodzka, tak? Z Marcinowa mam dom. A z Marcinowa? A dlaczego pan w takiej sytuacji jest? Czy może pan coś powiedzieć na ten temat? No po prostu mam ten zasiłek z opieki, no ale to jest za mało trochę, nie starcza. A wcześniej gdzieś pan pracował? Nie. Nigdzie? Nigdzie. Aha. A jakie ma pan wykształcenie, czy...? Zawodowe, ogrodnik terenów zielonych. Długo jest pan w takiej sytuacji życiowej jak teraz? To już 4,5 roku. Jak sobie pan z tym wszystkim radzi? Jakoś sobie radzę. To znaczy, w jaki sposób? Przyjeżdżam, zbieram te puszki, odwożę do skupu i zawsze jakieś parę złotych wpadnie. To jest na chleb, do chleba jest. Ponieważ program trwa 12 miesięcy, więc za rok będzie kolejny nabór i kolejne nabory do Centrum Integracji Społecznej i uda się wielu, wielu osobom pomóc wyjścia z tej zapaści, z tego zaklętego kręgu niemocy i będą to osoby, które skorzystają z takiej właśnie sprawdzonej już zresztą w wielu innych miejscach w Polsce form pomocy. Chcąc integrować działania i pomóc osobom bezrobotnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym, w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku blisko 25 przedstawicieli różnych organizacji rządowych i pozarządowych z powiatu kłodzkiego podpisało porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju gospodarki społecznej. Podpisanie porozumienia to jest pewien symbol zacieśnienia współpracy, bo ta współpraca już jest, bo my współpracujemy tu na rynku lokalnym przynajmniej już rok czasu w zakresie właśnie ekonomii społecznej. My dzisiaj jak gdybyśmy ugruntowali to porozumienie, że w każdej chwili jesteśmy w stanie się spotkać, rozmawiać o sytuacji na rynku, rozmawiać o problemach i wspólnie te problemy rozwiązywać. Teraz czeka następny etap działalności.
uruchomienie konkretnych prac, warsztatów i obsługa zleceń na poszczególne usługi budowlane, remontowe, na usługi cateringowe. Pośród tych osób wiele osób później staje się bardzo wartościowymi pracownikami i znajduje miejsce na rynku pracy. Wręcz powiem, że pracodawcy według tych doświadczeń, jakie nam pokazano, poszukują ludzi z takiego chowu, można powiedzieć, i poszukują do pracy takich pracowników. Telewizja Kłodzka. Nasza telewizja lokalna.